Cześć, witajcie. W kolejnym dniu dopłynęliśmy sobie do płynu. Dojechaliśmy sobie do miejscowości Murter, na półwyspie Murter. Plaża się nazywa, nie pamiętam, powiem wam później, albo wyświetli się gdzieś informacja. Tak to wygląda tutaj, plaża kamienista z tej strony. Idziemy, zobaczymy co będzie z drugiej strony. Coś chmurka przyszła. Chmurka przyszła i nam trochę postraszyła dyszczykiem, a zobaczymy, może przejdzie bokiem. Idziemy, zobaczymy jak to wygląda tam. Plaża nazywa się ta miejscowość, plaża Murter. Fajnie, bo nie pięknie. Jedna rzeźnia. Podoba się, patrzcie kolor wody. Tą kamyki, później piasek, ale woda jest lazurowa. Jak na Malediwach. Wymiot piaszczyste, zero skałek. Tu na początku są skały. Jedyny minus to małe plaże. Ludzi dużo, małe plaże, tam dalej plaże kamieniste i z tej plaży kamieniste. Pójdę zobaczyć później na ten półwysep, dookoła przejdę. Czy to coś tam ciekawego, czy nie. Ale tak to jest fajnie. Piaseczek taki. I woda prawie się cieplutka. Dobra, idę się przekąpać, a później przejdę się tam na koniec. Zobaczymy. Tak, nie pozuj, tak ci nie uchwyci. Ale czy zauważyłeś, że coraz więcej w Chorwacji robią fast foodów? Hot dogi, hamburgery, kukurydze. Coraz więcej tego jest. Ale woda jest fajna, taka lazurowa. A to się wykupuje, czy co? No tak, na pewno. No wątpię, że tyle osób jest. A gdzie to kupić? Czy możemy podpłynąć i zobaczyć, nie? Tu taki lasek jakiś. Głęboko? Nie wiem, czy głęboko. No, na pewno jest głębiej. A to się może w cieniu rozbić, nie? Idę taką szlaczkiem. Tam na górę chciałbym dojść. Zobaczymy dokąd dojdę, ile dam rady. Tu z góry zobaczymy jak to wygląda. Stąd. Zobaczymy, gdzie mnie doprowadzi. Stąd powoli już widać tutaj to miejsce, no ale woda, no nie, niesamowity kolor. I cykady, cykają, wszędzie drzewka oliwkowe. I zobaczymy, o, i tu na górę. Zobaczymy, dokąd dojdziemy. Taką drogą. No, stromo. I ciepło. O, już nogi bolą. Kawałek uszedłem. I nogi bolą. Kondycja już nie to, co jeszcze parę lat temu.
Dobrze, że z ławeczka mogę chwilę odpocząć. O, ciepło. Tamte wszystkie wzgórza to jest wszystko Kornati, Park Narodowy. A po drugiej stronie Kornati, od strony Włoch, są zarąbiste klify. Jak znajdę zdjęcie, to wam wstawię, bo byłem tam z 5 lat temu na wycieczce. I właśnie fajne klify, fajnie to widać. Wycieczka z naszej miejscowości, nie wiem czy wam mówiłem wczoraj. Wycieczka z naszej miejscowości na Kornati. Całodniowe 300 kun kosztuje. I w tym jest obiad i napoje. To znaczy ryba i mięso, ryba lub mięso do wyboru, ale na zapewnione, że możemy wziąć to i to, czyli ryba i mięso, frytki, surówka, wina białe i czerwone do bólu ile chcemy, rakija do bólu ile chcemy i napoje do bólu ile chcemy. Za 300 kun. Także wydaje mi się, że to jest cena bardzo fajna, dlatego że zwykła ryba w restauracji z frytkami to jest koszt między 120, 150, nawet 180 kun. Do tego doliczę sobie napoje, to wyjdzie około 200 kun. Także stówka kosztuje nas praktycznie tylko całodniowa wycieczka. Także fajna przygoda, ale że byliśmy, to drugi raz nie chcemy to wchodzić. Na niebieską lagunę może ewentualnie bym się skusił na wycieczkę, bo tam jeszcze nie byłem. Ale póki co zobaczcie, jak tu jest. I teraz trzeba iść troszkę dalej. Ciekawe, czy tu się wejdzie wyżej, czy tu jest zejście. Już teraz zobaczymy. Idziemy teraz, już jest w bok, czyli jest równy teren bardziej. No tam już nie ma nigdzie ścieżki, tu jest ścieżka. Zobaczymy, o, stąd jak ładnie widać, zobaczcie. Ja muszę zdjęcie zrobić telefonem, żeby też tu uwiecznić trochę sobie. Tak, tu jesteśmy i droga prowadzi albo tam, albo jeszcze wyżej. Ale że jestem dociekliwy, to idę jeszcze wyżej. Może idziemy. Gorzej będzie z schodzeniem. Zwłaszcza, że oczywiście odpowiednie obuwie, japonki. Obym nie zepsuł drugich japonek. Bo już mi braknie obuwia. Ale fajny taki trening to jest. Wytrzymałościowy na nogi, ręce, płuca. Młodzi nie chcieli wejść. Powiedzieli, że nie dadzą rady. Powiedzieli, że ja też nie wejdę. A ja, że uparty jestem, to wejdę. I chyba mi się ścieżka kończy. Chyba się ścieżka kończy. Po skałach nie chcę chodzić. Tak. Tu już niestety trzeba chodzić po skałach. Ale nie będę ryzykował w takim obuwiu i po skałach nie będę wchodził. Ale stąd też jest widok. Zobaczcie, udało mi się wejść całkiem wysoko. Tam na dole jesteśmy. Takie widoki, no pięknie widać. Ale tu już dalej teren jest po skałach. No już nie chcę ryzykować w takim obuwiu, także niestety muszę schodzić, bo tu się już dalej nie wejdzie po takiej zwykłej dróżce. Gdybym miał adidasy, to bym wszedł tam na samą górę pewnie. No tutaj niby jeszcze mógłbym spróbować na parę, ale no nie, niestety klapeczka rzeczywiście nie chodzi, by być bohaterem. Trzeba zejść teraz delikatnie, żeby się nie poślizgnąć, bo na taki można bardzo łatwo wyrżnąć. Zawsze, że w klapkach sznurek urwie się na kaplicach, także muszę bokiem schodzić jakoś powoli, żeby zejść. Dobra, ja będę na dole, to wam pokażę, czy dam radę.
ewentualnie później do szpitala zdjęcie.